Witam was wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony, ja MC, a oto przed wami 9 odcinek z gry Serious Sam 3 BFE. Panie i panowie, nie było odcinka z tej gry przez 4 tygodnie, to jest inopuszczalne. W tym momencie jedziemy z kolejnym poziomem, jest to potęga podziemi. Zaczynamy, jedziemy. System jest po formacie, wszystko powinno być dobrze, gra powinna ładnie działać. Activate Plasma Generator 2, aka Anubis. Okej, okay, musimy Anubis odpalić, mamy naszego minigana pięknego, którego mamy w posiadaniu teraz. Także jest zajebiście. I możemy nim jak najbardziej działać. No to co, zaczynamy. Kolejny poziom. Już 9, co? Zobaczmy, co nam tutaj czeka. Amunicja. I pancerz, bardzo fajnie. Uhu. Okej. Czy tu będziemy rozwalać ściany? Albo musimy 4 czy aktywować znowu. Sandway tutaj działa, słyszycie? Okej. W porządku. Mamy wyznaczone cele. Tak samo jak wcześniej. I tu jest okej. Okay, takie do góry jest. Okej, okay, ale koncept poziomu się powtarza. Nie powinno tak być, moim zdaniem, no ale okej. Okay. Aktywujmy drugi generator i zobaczmy, co się dalej stanie, co? Bo sobie tak mówię, nie pamiętam. I postaram się trochę z pierwszej osoby, żeby było fajniej w tym odcinku. Po raz kolejny. O, się nie zauważyłem, jak to idę. Tam mały jest. Może ruszę się jak postaję, nie mogę trafić. Ten mnie chciał flankować, chciał. Co za koleś. Chyba zobacz, jak noid szaleje. Czy ja się mogę udupić czegoś? Nie, nie ma szans. Dobra, taktycznie. To poszło. Gdzie on jest? Nie widzę go. Tam. Zdychaj. Chyba zdechł. Dobrze. A, mamy żołnierzy. Co chwila. Szkoda, bo w tej grze żołnierze zastąpili bez głowy tak naprawdę. I to jest... Nie wiem, czy coś to podoba tak naprawdę. Chyba leży. Cwaniaczek. Jak tam wejść na górę? To jestem ciekaw bardzo. Okej. Okay. Mój Boże, bo jakoś się... O Jezus! Jakoś się musi dać, nie? Woohoo! Nice. Dobra, brakowało mi Serious Sama. Ogólnie czemu? To w następnym dniu, po tym filmie, jak widzicie, pojawi się film ogólnie taki informacyjny, także polecam go obejrzeć. To się wytłumaczy właśnie, dlaczego mnie nie było tydzień na kanale ogólnie z filmami. Byłem tylko z live'ami i też dlaczego właśnie niektórych z tej tyle nie było. To jest bardzo dobre wytłumaczenie na to. I dowiecie się właśnie w tym filmie tego wszystkiego. Bo tu musimy zająć się Serious Samem i właśnie na przykład tymi pojebami, które na nas lecą. Dobrze. Właśnie boli mnie to, że ja nie wiem kto skąd gdzie leci, nie? To jest taki problem, ja ich słyszę, a ja ich nie widzę. Zostaję zaskoczony bardzo często, tak z tyłu jest teraz klej. Nie jest system, okej. Okay. Co się dzieje? To niedobrze. Bardzo niedobrze. I cisza. I już nie ma ciszy. Ja chcę ci oko wyjwać, stary. Ale nie biegnij dookoła. Chyba pięknie. Rozerwany chłop został. Boże, teraz tak, na dole powinno być jedno. Dostępne dla nas do otwarcia. Tu jest na pewno jedno. Halo? Halo? A gdzie ten typ tutaj blisko za tym? Nie ma go, ja go słyszę. Wy też go na pewno słyszeliście. Ale dziwnie, okej. Okay. Dobra, zorientuję się w ogóle co i jak. I gdzie i jak przede wszystkim? Chodźmy tutaj. No. Nie mam karty! Oh shit! W ogóle, przepraszam, pozwólcie mi włączyć. No, wszystko jest w ogóle na maksa, więc. XD. Zaawansowane. Show FPS i show time, proszę bardzo. Wszystko jest tak, jak było. Wróciliśmy do normalności. Musiałem oczywiście wszystko zainstalować jeszcze raz, także. No, trochę mi to internetu zjadło, niestety. Hello? Ok,
Okej, tu chyba miałem iść, skoro się pojawili przeciwnicy. Nie wiem, czy w środku, czy na zewnątrz. Chyba w środku niestety. Ej, ja nic nie widzę. O, już się spadłem. O, ta runda się odpaliła, bardzo mi się to nie podoba. Ta mroczna, nie? Się odpaliła nuta. O, świetnie. Dobra, powtórka z rozrywki w takim razie. Będzie zawał? Będzie zawał na 100%. Skrzynka. Nie, ja jestem tutaj cautious. A. Nie, tu musi ktoś być. Nie ma nikogo, serio tutaj? Z tymi filerami, poważnie? W tych nękach? O, jesteś ty! O! Czemu się wystraszyłem krzyku arachnoida? O tak, no zakręcaj szybciej! Co za gnoje? Dobrze. Ostatnio miałem taką rozkminę na temat właśnie jumpscare'ów, że jumpscare was trzaśnie, nie? I jest po jumpscare'ze, jest koniec, jest bezpiecznie jesteście momentalnie. No czasami trzeba walczyć w niektórych momentach przeciwnikami, ale tak to jest, bezpiecznie jesteście, nie macie czego się bać już naprawdę. Jezus. Chyba, że błyskawicy. I widzicie, teraz mam ciepło, ale jest już okej ze mną. Więc ja nie mam czego się bać tak naprawdę. Raz tam nie czepnie, czy drugi raz i to jest wszystko, no nie? Szczerze. Czy tu jest, co tu jest, karta, czy co tutaj jest? Czy to jest pierwszy symbol, który ja muszę zebrać, dotknąć, wziąć, pomacać? Tak. Główka. Ops. Artefakt. Już się pojawiły. No pewnie. Wiecie, bez kleju byłoby nudne, to było piękne. A co się sobie dostać i to bardzo szybko. Shit, nie zdążyłem. O, to twarde, suki. Serio, zapomniałem już, jak twarde są. A jak to idzie w tej grze. Dobra. Jest, udało się. Au, au. Pies. Sit down. How have you been? Gdzie? Halo? Przepraszam pana, to jest prywatna pozycja. Zarejestrowana na Sirius w pierdolcowi. No. Muszę się pałętać po moim tutaj terenie. Nie pozwolę. Ty myślisz, że jestem ślepy? Poważnie? Fon! Z mojej posesji. Bo ja przynajmniej wiem, że więcej wnęk tu nie ma i że jestem bezpieczny. Tyle wiem. Teraz się może... Zobaczcie w ogóle, jak to ładnie wygląda teraz wszystko. Tak jak wygląda, tak powinna. No, Juan, do you wanna go? Do you wanna go? Come on, come on, come at me, come at me, come on, come on, come on, come on! There we go! You son of a bitch! There we go! Rodeo! Coś jeszcze? Do zabawy? Halo, zapraszam! Wystarczy dla każdego, naprawdę! Come on! Dla każdego wystarczy, zapraszam! Szybka spiętolka. Jest pancerzyk. W takim zaułku mi się nie podoba ani trochę. Czy tutaj? Na. Na, tak myślałem. Bo to wystawało, to wyglądało, to było coś. Matko do rozwalenia. Tu jest karta nasza, zajebiście. Nie wiem, czy nie pominąłem czegoś bardzo istotnego zresztą. No nic, może tak, może nie. To wie. Mam kartę, dostanę w pierdol przy okazji. Okoliczne świątynie, aby znaleźć artefakty. Okej. Okay. W takim razie musi... Ja chcę się dostać ogólnie tam na górę, ponieważ tam jest sekret. Oh shit. I przy okazji klej schowany. Cwaniak. Coś jeszcze? Tak myślałem. No to tak, przydałoby się tam dostać. Ja mam pomysł nawet jak. Believe it or not, ale mam fucking hell pomysł.
Sam się tak ślizga po tych kuźwa rzeczach, że to jest szok. No come on, wejdziesz tu. Nie mam pojęcia tu, jak tu wejdziesz, ale tu wejdziesz. Ja w ciebie wierzę. Okej, to mam inny pomysł. Jeszcze raz tu wejść na górę. Ale nie... Ślizgać się. I nie wyleci na piesek za daleko na to wychodzi. Nie, to mnie to lecę. Nie, no takie możliwości nawet. Nie, ja się nie wybiłem. Ale to wygląda właśnie jak na ten filar trzeba by było wskoczyć. Jakoś na pewno. Tu możemy to otworzyć, spoko. A tutaj? Mogę tu wejść sobie? Jakoś? Pewnie tak. Come on! Na pewno kamień wytłumaczy, co ja robię źle i jak powinienem tam wejść. Jeżeli mi się nie uda, więc się nie martwię. Tak się dowiem. Kamil, przekochana osoba, zawsze pomoże. Kto? Niby gdzie? To, powinien ktoś żeby mnie lecieć teraz. Atakować mnie. Nie, odpala się muzyka i oczekujecie, że ja będę wiedział, z której strony leci ktoś, nie? Więc... no. Nie mam pojęcia. Co nas zawało pewnie. Aha, no okej. Okej, okay, jedyne miejsce, gdzie mogę wejść, to jest tutaj. Nice. To jest dosłownie tutaj. To czemu się nie wybiłem? Dobra, jeszcze raz, jeszcze jedno podejście. Na spokojnie, powolutku. Jeszcze jedno podejście. Coś mi tu tupie, no. Albo mi się wydaje, no gdzie? Nie chcę zawału dostać, przysięgam, nie chcę zawału dostać. Bro, I have no idea, nic nie widzę. Ktoś utknął gdzieś? Co? W środku tego jest? Pod ziemią? Czy gdzieś? I have no idea, ale to mniejsza. Jak to jak na górę wchodzę, to ogólnie ktoś mnie widzi. Interesujące. Dobra, dobra, kurde! Po prostu zaraz się zirytuję. To wygląda jak właśnie jak rozbieg tutaj. To. Nie, nie ma szans, dobra, odpuszczam ten sekret, przykro mi. Mówi się trudno. Sekret się odpuszcza, nic tu nie ma w środku, sztos. Nie po co narażałem moje życie, żeby tu wchodzić. No cóż. Mamy kartę! Możemy tu wejść. Sukces! A plusem jest to, że możemy tutaj się bronić. A mamy czym się bronić. Pięknie. Faster! Nie od tego dnia. Okej, okay. Wygląda jak sowa. Okej, okay, spieprzam stąd. Bye. Gdzie się zespili teraz? Albo zespią. Nie ma nikogo, to jest podejrzane. Tak sobie już tam nie działa. No właśnie, jest i Scrapjack. No Scrapjack leży. Okej, okay. Ciebie się wcale nie spodziewałem. Nie, stary, co ty? Na pustyni jesteśmy praktycznie. Na pustkowiu. A ty przychodzisz? Poważnie? Nie uwierzę w to nigdy. Stary. Ach, no i wychodzą, to trochę się pozglądam w takim razie. Tak będzie mi po prostu wygodniej. Kolejne miejsce jest na dole, gdzie możemy się udać. Jeszcze musimy dwa miejsca zwiedzić. Kartę mamy, kartę użyliśmy. I użyjemy jeszcze dwa razy, także luz. Okej. Okay. Luzik, bluzik. Nie wiem, że przecież zaczęliśmy w ogóle naszą przygodę, z tego co mi się kojarzy, wydaje. Oh shit, 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 tu, what the fuck? Okej. Okay. No, was tu sporo. Na ślepo przez smoka. Już poleci airport zaraz. Słyszeliście to? To jest z tyłu?
Okej. Ja się buguję. Chyba, że jest tu w środku albo z tyłu gdzieś. A tutaj jesteście. Okej. Akcja życia! Udana. Okej. I my, kamikadze! Dobranoc. Ja bym jego chciał rozwalić, ale raczej niewykonalne jest. To jest kolejne miejsce i całkiem spoko jest, ponieważ jest tak z boku na miarę otwartej przestrzeni. To jest całkiem spoko miejsce właśnie. Do obrony, no nie? Dobra. A teraz Skrabczak nawala. O my gry. Nie zauważyłem gościa. Dobra. I wszystko. I po nim. Bardzo miło i przyjemnie. I kolejny kamikadze. Pyk. No, im więcej zbierzemy, to są ciężsi przeciwnicy. Tak powinno właśnie być. Siema stary. Siema drugi stary. Mam tylko jednego starego, przysięgam. Wy zabiliście. Bye. Czysto? A. Nigdy nie będzie czysto. Nigdy nie będzie spokojnie na tym świecie. Nie ma możliwości takiej. Tam w ogóle driftuje ten arachnoid. Co się dzieje? Dwóch leci? Nie, nie wiem. Jest ten arachnoid, zgubiłem go. Tutaj. Au, no, au, ohoho, dobra, okej. Okej. Zrozumiałem, zrozumiałem, zrozumiałem. Zrozumiałem, przysięgam, że zrozumiałem. No jak go nie zabiłem, jakim cudem. Okej. Tak się wyciąłem w ogóle tutaj. To miejsce nie wiem po co. Okej, no dobra, pójdziemy tu na dół. W takim razie, skoro już tu jesteśmy, musimy iść tam właśnie, do tej krypty i tutaj musimy iść. To będzie ciężka sprawa, mi się wydaje. W której z tych, albo na środku, nie, na środku jest, okej. Open the door. Open! Can you fucking open? A tuż byłem! What? What? Tuż byłem! Ale dziwnie, chwila, pomyliło mi się wszystko. Dobra, jak stąd wyjść teraz, bo nie pamiętam. Dobra, już wiem, okej. Poważnie? Wy to słyszycie? Poważnie? What? 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 Nie było go tu wcześniej, czemu się nagle triggerował? Dude? Gdzieś tam pobiegł. Dude? Bro! Gdzie jesteś? Halo? Mhm. Okej. Nie ma problemu. Dobra, to w takim razie idziemy tam. O, znalazł się, dobra, hej. Stary! Kaj ty biegniesz, powiedz mi! Teraz moje pytanie. Chory człowiek, naprawdę. No to na dole jeszcze jest jedno, tak? Nie wiem, jest wejście jakieś. Jakaś dziura. Okej. Nie wiem, czy tam chcę wpadać, raczej nie. Wpadanie w dziury zazwyczaj jest nieciekawą sytuacją, więc... Pomijmy ten fakt i kontynuujmy tutaj. Upin. Yeah, minigun! Zajebiście. Te postrzelamy, jak będzie okazja. Chyba nie sensowna niż teraz, nie? W sumie... A, w sumie czemu nie? Kto nam będzie? To jest pies? To jest... Tak, teraz jest bardzo stosowna sytuacja, żeby zacząć strzelać z tego. Yes, zajebiście. Dobra. No teraz się możemy nawalać, dawajcie panowie. Jak już odpaliłem mojego minigana, odpaliłem moje działo, to już można działać. Żadna postać męska czy damska nie przetrawi mojego działa. Żadna sobie nie poradzi istota z moim działem.
Żodyn! Nie posiądzie potęgi mojego działa. Bo koniec pod tekstami. Trzeba się skupić. Niech ktoś zliczy z wszystkich moich sej, ile ja zrobiłem podtekstów różnych. To byłoby ciekawe do zobaczenia. By faktycznie było legit. To by było w sumie śmieszne. Do zobaczenia. I numer 1234. Ja takie, aha. To zajebisty jestem, nie ma co. Okej, gdzie jest ostatni w takim razie? Pogubiłem się. No nic, ale znajdziemy się na pewno. Tutaj mamy otwarte. Tutaj na środku, na dole mamy otwarte. To mamy otwarte na pewno? To mamy otwarte. To mamy zamknięte, to jest tutaj, okej. No entry, no to pa. Pa teraz. No to otwieramy to. Ammunition for minigun has been acquired. Zajebiście. 400 max? Znaczy, jestem normalny. Okej, ale teraz mamy wszystkie 4, to będzie jadka stulecia, mi się wydaje, tak trzeba się przygotować. To jest słońce, tak? Czy jakiś naszyjnik? Albo klucze. Tak to wyglądało. Tak coś mi się wydawało, że będziesz ty. Nie wiem dlaczego. Może moja pamięć zaczęła działać. Na. Stupid as shit. Gdzie? Tam! Dobra, uratowałem się. Trochę chociaż. Najlepsze jest dewastator na nią, bo ona znika tak szybko, jak dostanie obrażenia, nie? A dewastator od razu ją uderzy, no nie? Gdzie? Tam! Knojuwa! Ja ci tam, widzieliście obrażenie, co zabrało? Strasznie dużo. O to chodzi właśnie. Sorry za moje włosy. Mi się to przeboleć. Wina fryzjera. Gdzieś tam ją słyszałem, ona zniknęła stamtąd chyba. Ta się boi wychylić. Ja też bym się bał. Gdybym siebie spotkał. Pyk! I po niej. Zaślubiona Ironmanowi. Ironman nie żyje już tutaj, więc. Teraz się mści na nas, co? Nie ma. Dobra, teraz musimy zejść na dół. Ale na dół się schodziło gdzieś tutaj. Gdzieś tutaj, nie. Tutaj? To było? Tu, o, w tym miejscu? Gdzie jest drabina? Gdzieś powinna być drabina, nie? Bo chyba schodziło się tutaj, prawda? Oh, god damn! Dobra, z panu? Nie było? Została pokazana mi drabina właśnie na tym, na filmie. Jeszcze jeden! Dobra. Nie mam pojęcia, gdzie mam iść. Ja tu zdecydowanie mogę przejść, ale... Tu jest skrzynka i wszystko. Obawiam się, że inną stronę będę musiał tutaj przejść. A jeżeli tak... To trochę średnio, nie powiem. Już nie wiem, czy ja nie wchodziłem do góry skądś. O właśnie, czy ja nie wchodziłem do góry skądś? Tylko skąd teraz? O my gry, brakuje mi tego. Brakuje mi faktycznie punktu, do którego mam iść z Sirius'a 4. Ja się nie dziwię, że mu to dodali w 4 w takim razie. Because god damn it! Połowę czasu nie mam pojęcia, gdzie mam iść. A, mam full, a, w porządku. Tu! No, fair w takim razie. Tu mam przejść, no. Zrobił zupełnie amunicję, którą zostawiłem wcześniej. O, głównie pancerz w takim razie. I mam teraz zejść tutaj na dół, dokładnie. Alrighty, roo. Pierwszy raz sam schodzi na drabinie. Pik, pik, pup, pip. Pięknie. I znowu. Pup, pip, pup, pup. Pięknie. Okej, okay, i teraz co? I teraz musimy znaleźć właśnie te drzwi do Anubisa. Wchodzimy! Drugi generator będzie odpalany w tym momencie. Let me in! Zjeżdżamy, lecimy. Z miniganem, koniec. Pretty lights. Co tu strzelę? I can't, okej. Sandway tam w ogóle szaleje.
Jestem ciekaw, gdzie on szaleje, skoro tutaj jest taka wielka przestrzeń pod spodem zajęta przez syjańską technologię. I don't know. Ale gdzieś na pewno. To jest ciekawe. Okej. Okay. Let's go. Ach, plot w Siriusamie, co? To było ciekawe za każdym razem. Bum, 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 bum. Hello. Mam pan zaleckę, proszę mnie nie bić. Nic mi nie zje, nic mi nie zje, wolę być ostrożny. Wielka piramida. Tak to wygląda przynajmniej. Jesus Christ! Anubis is online. No i to jeszcze jak? Jak to ładnie wygląda? Wow! Oh my god, the whole time lock is lit up. This gives us a fighting chance. Team Charlie is ready for insertion. And you're going home, soldier. Head outside for extraction. Thanks. I could use a hot meal and a beer. Nice. Super to wygląda. Lecimy z powrotem. Nie macie pojęcia, jak format komputera robi człowiekowi dobrze, nie? Wszystko działa ładnie, wszystko mogę nagrywać w płynnej jakości. Jest super, jest naprawdę fajnie. Wszystko wygląda ślicznie, wszystko wygląda pięknie, wszystko działa pięknie, płynnie. Nic się nie ścina na amen. Jest git. Nie by tak zostało. Najbardziej boi instalowanie programów od nowa. W sensie, nie programy miałem na zewnętrznym dysku, nie system, tylko po prostu go odpiąłem na czas formatu. Ale niektóre tak musiałem zainstalować, bo nie działały przez to, że usunęły się pliki z C. Komputery, no co mam powiedzieć, no. Ale hej, wszystko działa, także jest dobrze. Ja bym sobie sama, więc lepiej być nie może. Right. Jesus, Harold Faltermeyer Christ! What now? No tak, na górę nie wrócimy. Nawet gdybyśmy chcieli. No tak, i teraz wchodzimy w to terytorium, gdzie będziemy właśnie rozwalać ściany. Czemu tu jest coś takiego? Czemu są cztery takie? Nic mi to nie daje, w porządku. Nie chcę zawału dostać. Tak, mamy C4, jak widzicie. I będziemy po kolei ściany rozwalać. Jest sposób, żeby przejść jak najszybciej, jak najbardziej. I jak najbezpieczniej. No, ale czy ja go znam? Na. Się wszystko trzęsie. Sandwich był na górze, czy co? Czy wy ich słyszycie? Na górze jeszcze biegają. No dobra, no hej, nie pozostaje na nic innego, tylko zwalić pierwszą ścianę. Nie trafiłem. The fuck? Teraz, muszę blisko podejść. Nic to nie dało. What the hell? Teraz. Ile ich tam jest? Holy mother of god. Słyszę ich z lewej i z prawej. Słuchajcie. Może ja pójdę w prawo? Nikogo tu nie ma jeszcze, widzicie? Na razie jest czysto, ale długo czysto nie będzie. Pójdziemy przy ścianie jak na razie. Skrabrzaka też tam słyszę w środku. To będzie tragedia ogólnie, ten poziom. I to jeszcze szaleje u góry. Dobra. Dalej ich nie ma. Mówię dlatego, że idziemy przy ścianie. O. Może to przejdziemy bez żadnego spotkania z nimi. To było zajebiste. Ale ile ich tam jest? Holy shit! Słuchajcie, I wonder, nie?
Co by się stało, gdybym... To był zły pomysł, to był bardzo zły pomysł. Co ja zrobiłem? Zatrzymałem ich? To się nie rozwali, dopóki ja nie uderzę w ścianę, nie? O! Można, można. Okej, okay, tu nikogo nie było. Tam też nikogo nie było. Nie nabiera się po raz 30, panie Klerze. A którą ścianą coś jest? Mi się to nie podoba bardzo. Zatwierdziłem sporo klerów. No tak to ja mogę grać. Ja to gieliście na atomy po prostu pomału. Niektórym się to może nie spodobać, no ale hej! Pierwsza zgra w Sirius sama w ten sposób, więc. Knum dostał, czym się zdawało? O nie, 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 podnieś mi to, podnieś mi to, podnieś mi to, dobrze. Nastała cisza, nie? Ja nie chcę nic mówić, ale nastała cisza. Nice. Dobra, chyba jest czysto. Aczkolwiek mogę się mylić zawsze, więc wiecie. Dobra, no teraz to już nie ma odwrotu. Jo, wydaje się być czysto. Ho! Trochę ich poturbowało. Dobrze, dobrze. O! Padli znowu. Dobrze. Czyściutko ma być. No chyba jest czysto. Ale przesądny zawsze ubezpieczony. Zapewne nie jest. Nie, jest! He! Easy robota. Uuuuhuhu! Ale będę rzucał, dopóki nie będzie po prostu kompletnej ciszy. Tak? Chcesz się kłócić? Nie sądzę. Ops, to wysoko. Zdeczka. Za nisko zdeczka. To nie żywi przyjaźnie, tylko chcę to załatwić, nie? No nic. Dalej nic nie ma, bo ja załatwiam wszystko przez ścianę. To by zajęło mnie 5 lat, ale ja to tak przejdę. Nie spotkałem nikogo. Ja to chcę tak przejść. O mój Boże, to jest niesamowite. Czy też ja nie pomyślałem o tym wcześniej? Nie ma nikogo? Nie uwierzę w to. No nie ma nikogo, patrzcie. Tutaj też nie ma nikogo. No zobaczcie, nie ma kompletnie nikogo. A ja słyszę, że są cały czas, ale nie przede mną. O kurwa. Chyba Skrabczak się wkurwił tylko. Ale on tego nie rozwali. Padł? Padł. No i bardzo dobrze. Gdzie mnie denerwował. Dobra, chyba tam wszystko padło już. Pozwolę sobie to otworzyć. Ale tam rzeczy jest. Uhuhu. No jest czysto. Bardzo dobrze. Ja sądziłem, że nie wiem, że coś przeskoczy mi przez mury, no nie? Okazało się, że nie. Okazało się, że jestem ogólnie geniuszem tej gry i nie muszę z nikim walczyć. Sirius sam pacyfista, nie tego strzału wystrzelonego, tylko... Przelazłem to!
Bye! Ja będę ich widział z góry teraz wszystkich. Dobra, tak czy siak te dźwięki nie są zbyt przyjazne aktualnie, więc... I tak trzeba się mieć na baczności. I am kinda tempted, żeby to wszystko rozwalić, ale kinda nie, więc... Jesteś na dół, do góry, w bok. Poprzek. O, jestem teraz tutaj. Czy ja bym skończył poziom? Czy ja muszę wlecieć tutaj środka? F6. Okej, okay, I'm out! Tak właśnie musiałem zrobić. Czy oni tu biegają? Wakey, motherfucker! Woohoo! Ojs! Wakey, wakey, motherfucker! Spadaj! Typie! Seriously bad. There we go. To są sekrety, żeby to zebrać. Ja za chwilę nie pamiętam, jak to się zbierało. Chyba skakało się z tego, nie? Takie mam wrażenie. Zaczynam coraz więcej pamiętać, bo to ostatnie poziomy właśnie grałem najwięcej. Kurwa. Inaczej. W ten sposób, nie? Po ludzku. No, okej, okay, daruję sobie, to nie będę to moja nowa odcinka. Po raz kolejny. Sekrety sekretami, ale tu mamy G do przejścia, nie? Te korytarze są zabójcze. Okej. Okay. Wakey, wakey, motherfucker! Knum na tronie siedział. Ja się nie dziwię. Skurwie jest po... No, siema, słyszałem was. Ciebie. Myślałem, że dwóch biegnie. Słyszałem was. Knum jest potężny, więc ja się nie dziwię, nie? Wyjście. Success. No, wyłącz tę latarkę i działajmy. Christ almighty. Okej, pancerzyk. Czy jakaś walka się tam jeszcze szykuje? Nie, ale jest sekret z bezgłowymi. Okej. Okay. Uhuhu. Przeczuwam coś grubaśnego. Tu zdobywamy działo dopiero. Ciekawe, interesujące. Dopiero tutaj. Ludzie myślą, ja już odkryłem każdą broń. A to co to jest? Plus 100. 100 zdrowia, a tu będzie grubo. Tu musi być grubo, mogę to rozwalić? Powiedz, że mogę to rozwalić. I fucking can? And I fucking will. Okej. Okay. Let's go bowling. Ooh la la, I love this one. Ooh la la. A Izzy przebije po prostu czystego rasowego minigana. Rozprawiania się z przeciwnikami. Tak powinien wyglądać poprzedni odcinek. A nie tak wyglądał. Jestem zły na siebie. Tak? Chcesz się bić? Dobra, chyba chcesz, bo nie trafiłem. O! Jezus Maria, ta gra na full detale, jak to wygląda pięknie. Rozpierdol w nowym wydaniu. 4K 60fps. To za chwilę mi się przeskończy minigun. Ale to jeszcze nie teraz oczywiście. Takie coś kozak? Ja cię widzę, grubasie. Bullshit. Nice! I o to chodzi właśnie w tym Sirius Samie. To jest piękne, to jest to, co ty gryzkiwam najbardziej. Ile ty jeszcze możesz żyć? Chodź, chodź, chodź!
Chodźcie, zapraszam, chodźcie, chodźcie. Jeden z lewej leci. Muszę to mieć na uwadze. Ja was mogę z tego połoić, spokojnie. Mamy czas, panowie, nie spieszymy się, na spokojnie. Wszyscy w kolejce, każdy zdąży w pierdol dostać. Bez przesady, panowie, że tak się rzucacie od razu na mnie. Każdy w pierdol dostanie, każdy się doczeka, spokojnie. Każdy was zasługuje tak przy okazji, więc wiecie. Nie musicie mieć żadnych obaw ku temu, dzięki, że go rozwaliłeś. Bo ja bym go nie rozwalił, niestety. No 56, no dobra, no działamy jak możemy. To jest sekcja do kul niestety, nie do minigana, więc... Shit, shit, shit. I bum, dwóch naraz! Kurwa! Ah, shit! Motherfucker! Kula mi się odbija od kuli! Tak się dzieje właśnie jak biegam! Kolejny podtekst, Boże! Przestań, Mati! Stop it! Get some help! Powinienem kulę oszczędzać, nieprawdaż? Och, well. Systemy następne będą przejąbane, ponieważ jak chcecie użyć minigana, to musicie go używać w tym samym momencie, co to minigana. W sensie, to jest jedna amunicja. A tu macie dzieloną amunicję, jest zajebiście, możecie z tego strzelać. A tam jest dzielona. I musicie wybierać. I się pytać, czy nigdy to miniganem nie gra. Prawie nigdy, bo czasami się przydaje. To jest kawał dupy. Cardi B byłaby zasosna, nie ma co. To był solidny kawałek rozpierdolu, podobało mi się. Podobało mi się, najbardziej mi się podobało. Pięknie było, pięknie. Nie pięknie, że minigana już nie mam, ale hej, jestem pewny, że zdobędę ponownie, więc. Czy ja się przejmuję? Nah. Zdobędę z powrotem. Jakie typy z 50? Pancerzyk w zdrowie. Nie macie dość? O kurwa! Okej, okay, nie macie dość! Mam tego dowód! Bardzo dobitny, nie ma co! Przekonałoby to w 100% tak momentalnie, zmieniłem moje nastawienie. A, dwie kule i leżysz. Ty pizda jesteś przeciwnik. O ty! A umiesz kulę omijać. Tego się nie spodziewałem. O, rozwalanie ich rakietami jest tak przyjemne. Jeszcze jak wszystko płynnie działa, to jest tak pięknie. System A4 będę musiał zainstalować, ale to na pewno nie w tym miesiącu. Po 20 dopiero, jak mi się internet zcytuje. Bo teraz to nie mam internetu na takie zabawy. Niestety. No co panowie, brakło wam przeciwników dla mnie? Brakło was? Ha? Na mnie jednego? Powiedziała Kinsey Reeves w jednej scenie? Chyba Kinsey Reeves? Tak, to była Kinsey Reeves. Nieważne. Przeładuję, biegając. Tu nie ma kompletnie nic. Po co tu poszedłem? To mogła być chłopka. Minigun. Nice. Nie, to nie był minigun. To był ten. To minigun. To nie dobrze. Gdzie jest mój minigun? O shit, dobra. Ty nie wiesz, że ja ci nie widzę, bo ja ci widzę. Dobrze? Żeby nic nie biegł dodatkowo, bo... O kurwa. Shit. Dobra. Kurwa mać, nie jest, dobra, nie jest najgorzej. Nie jest najlepiej. Do przeżycia może tak. Czemu teraz przeładowałem? To był najgorszy moment na przeładowanie ever. Bo to są tylko gnary. Bo tu mamy tego jeszcze. No to nie są tylko gnary. Shit, shit, nie zdążę, nie zdążę, ale mnie przetrzepały. Co za kurwa mać? Tak, to było kur... to była kurwa mać. Dobra, dobranoc państwu. Szybko. Udało się. No cwaniaczki, dobra. Pogrzmocili mnie trochę, byłem w powietrzu. Zobaczymy. Pyk. 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 To jest klikanie przeciwniku, ten dewastator. Psz.
No, celuję w ciebie, uważaj sobie. Ja w ciebie celuję, to lepiej spiję i dalej. Nie trafiłem? Jakieś dziury odpojne, czy jak? A ty co? Spóźniłeś się trochę, ja jestem po drugiej stronie. O, siema. Też się spóźniłaś trochę. Nie widzę cię, nie widzę cię, nie widziałem cię, co ty? O, tu była dziura. Okej. Nie widzę cię. Wcale! Gnoju. Tu jest miniacz. Nice. Nie widziałem cię, co ty gada za głupoty. No, czemu tu spadłem wcześniej, Lolixe? No, gdzie jesteś? No dawaj magią, załatw mnie magią, dawaj. Mamy sekret. Chyba teraz jeszcze nie wie, gdzie jest. Dobra, udało się, tam jest coś do zabrania. Ja to cem. Są klucze jakieś, o, o, o. O, o, wait, wait, wait. O, wait, 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 wait. Nie! Shit. Wait, wait, wait. Pierwszy raz to widzę w moim życiu. Wait, wait, wait. Po co są te klucze? Tam coś jest! What the hell? Tam coś jest! To teraz moje pytanie brzmi jak... Po co to jest? I... what? Ogólnie? Ja trochę się wrócę, może się faktycznie właśnie... Może tutaj mam iść? Coś nie, stąd przyszedłem. To nie miałoby sensu. Okej, okay, to może ma sens jednak. Czemu się wracam? Why? Why am I here? What's going on? Czemu mogę wyjść na drugą stronę? I czemu tam coś schowane jest? I have so many questions. Okej, okay, wróciłem się. Chwila, wait a second, ponieważ... Wait a second, bo tam w ogóle jest coś do zabrania. Tutaj dokładniej, rzecz ujmując. Tu już nie mogę przejść. Nawet mając klucze. Sekretne klucze odnalezione. Tam u góry coś jest! Ja zamierzam odkryć, co to jest. A przynajmniej spróbować. Bez patrzenia online. To jest amunicja do minigana, dobrze się wyciłem w sumie. To mi się podoba. Tu jest mi przejście, ale zamknięte jest. What the hell? Co to jest za przejście w ogóle tam? Chyba to może jest coś na klucz tutaj. Interesujące, może jest gdzieś przejście. Znaczy no, musi być gdzieś przejście na klucz. Tylko teraz pytanie brzmi, gdzie? To jest bardzo interesujące, powiem wam szczerze, skoro gra daje nam możliwość wrócenia się takiego dosłownego. Ja to odbieram jako fakt, że coś tu się święci. To jest parawan jakiś, tu nie ma przejścia nigdzie, wygląda by tu miało coś być. Okej, okay, to szukamy w takim razie, ale powątpiłem, że to będzie z tyłu. Aczkolwiek nie, bo to jest schowana broń. Tam u góry chyba. O, tyle, że jej stąd nie widać chyba. Bo z tego co mi się wydaje, to jest ten budynek czy ten budynek? A nie, to musi być ten budynek. Zobacz, co to jest ten budynek. Bo to jest bardzo podejrzane teraz. Okej, czy ja coś kompletnie pominąłem? Czy nie? Czy ja po prostu muszę iść dalej i jakimś sposobem się pojawię z tyłu? Bo hej, tak też może być, nie? Nie, tu jest zamknięte. Powątpiłem, żeby gdzieś tutaj było jakieś... przejście, może być gdzieś w tych wnękach tutaj. Nie, może trzeba gdzieś strzelić. To też miałoby całkiem sporo sensu, prawda?
Po tym się wejść nie da, bo to jest, nie jest ten typ rusztowania, po którym można wchodzić. Także okej, okay. Witamy panie i panowie w kolejnym odcinku Mateusz szuka sekretów, o których nie ma pojęcia. W dzisiejszym odcinku zobaczył na dachu budynku broń, którą by bardzo chciał zdobyć, a nie ma pojęcia jak. Zatem odcinek szykuje się na całkiem ciekawy. Zobaczymy, czy tym razem ten odcinek zakończy się sukcesem. Spoiler alert! Zapewne nie. Okej, wiecie co? Wiecie co? Wiecie co wam powiem? Ja wam teraz powiem tak. Że co ma być, to będzie. I zobaczymy, jak to pójdzie. To będzie stąd widać. Nie. Może gdzieś tu. W tych nękach. To jest pułapka. Nie dam się systemowi. Pastaj. Baw się dobrze. Ja go zabiłem. Okej, okay, chodźmy dalej. Co, tu była, tam była pułapka. Czyli coś pomijam na 100%. Ale te klucze zebrałem. Tutaj, w tym miejscu zebrałem te klucze. No dobra. To do czego one są? Nic tu kurwa nie widzę. I nie wiem, czy chcę tędy iść. Czemu jest zapalasz latarki? To jest ciemna cholera. Stary, współpracuj. Jesteśmy w tym razem, okej? Okay? Nie mam zielonego pojęcia. A nie chcę iść dalej, naprawdę. Bo ja widziałem tą broń tam. Ale też mam jeszcze jeden pomysł, ponieważ mogę przejść tutaj. No właśnie, mogę przejść tędy. Tylko pytanie moje brzmi, co mi to da? Skoro mogę przejść tędy i na przykład tu. No ale nic mi to nie daje mimo wszystko. Z drugiej strony, jakbym poszedł, dokładnie tak samo mi to daje, nie do wielkie nic. Więc... A może mi coś daje i ja o tym nie mam pojęcia. A będę sobie pluł w twarz, że ja tego nie znajdę, no nie? Bo ja... O, minigun się przyda. Nie mam full. Nie, 100 jeszcze by się przydało. Ja wiem, że po coś to jest. Ja naprawdę wiem, że po coś to jest. Zobaczcie, nawet tutaj mamy przejście specjalne zrobione. I tu jest parkour specjalnie dla nas, żebyśmy się dostali po te klucze. No parkour, ja mogę i tak bokiem przejść, ale... Still! Silno. No i teraz widać tą broń tam, widzicie? No. No, spoko, nie? Że mogę tutaj przejść, ale nic mi tutaj nie daje. What the hell, man? Nie wiem, czy ja mam coś strzelić, czy nie wiem, przez któreś okno mogę mam coś strzelić. To miałoby w sumie chyba sens, jak mi się zdaje. Aczkolwiek nie mam pojęcia. Na filar skoczyć? Nie, bo te filar można rozwalać. Słuchajcie, pójdę dalej, a Kamil... Mam nadzieję, że napisze w komentarzu nam, po co były te klucze nam. Chyba, że zajdziemy sami. There's a warship tearing up your area. Your extraction can't land now. Leave it to me. Sam, it's too big. You can't just... It's okay. We're old pals. To będzie boss fight, okej. Okay. Widzicie, jest ta broń tam. Cały czas ją widać. I wątpię, że mogę tutaj wejść. No nie mogę, okej.
Szukamy? Question mark? Drzwi. Klucze. Sekret. Dziwna ściana na tym. Strzelę w to. Nic to nie dało. Wszyscy śmieją się ze mnie. O rany. Nie mam pojęcia. Przysięgam, że nie mam pojęcia co, gdzie i jak. Okej, nie chcę iść na środek, bo na środku będzie dym. Ale nie widzę kompletnie nic, co mogłoby mi pomóc w tej zagadce. Tak totalnie, zero. Stąd przyszedłem. Nie ma rady. Wow. Myślałem, że to jest Sand Whale. No bo ja. Pójdziemy tu jeszcze, zanim cokolwiek. Bo może... Tutaj się coś kryje. Na. Tylko pułapka na końcu się kryje. Oczywiście, czemu nie? O kurwa. Nic się nie stało. Dziwne. Ale zobaczcie, tu mamy jeszcze jakieś budowle, ale boję się, że jak tam przejdę, to umrę. Więc może lepiej nie? Takie mam wrażenie, żeby tutaj nie iść, bo nas jest Sand Whale. Nie ma sensu tam iść. Okej, okay, dobra. Zacznijmy ten boss fight w końcu, bo trochę na tutaj już zajmuje to wszystko. Nie będziemy się martwić kluczami. Coś to nam pewnie otwiera. A, czyli na pewno. Tak, słyszę was. Tak, tak, tak. Tak, ja wiem. Minigun zostawiam na właśnie bossa, na ten statek. Tak, posyłałem rakietę na bezgłowego. Że. Byk leci, muszę uważać. O, tu pouważałem sobie, myślałem, że jest dalej. Skupiłem się na celowaniu w klej, dostałem bykiem na łeb. To prawie wyciało... Dobra, muszę inną taktykę obrać niż rakietnicę, mi się wydaje. Bo to nie do końca działa tak, jakbym chciał, żeby działało. Jezus, te kleje... Skręcanie ich jest... No zobaczcie! Jakby biegł prosto na mnie, to bym już dawno strzelił rakietą, ale nie! Będziemy strafować sobie, bo jestem klej i jestem zajebisty. I będę strafować i gównąć do tego, nie? Jeszcze nie ta chwila, jak on stoi w miejscu. O. Dobra, skończyło się, babce sranie. Zdejmowałem się. O kurwa, mać! Dychaj! Dobrze. Tam skarbczak idzie. Idziemy sobie i z nim. Pojebany jakiś. Chyba i tyle was było, panowie. Krótko mówiąc. Zapięcie łeb? No, tak myślałem. Jak się rozkaczają śmiesznie. I widziałem wiele, że chyba nie używam nigdy do was tutaj na bezgłowych, no nie? Bo po co? Marnować. Trochę was tu jest, nie ma co. Tak pominąłem masę przeciwników na tym poziomie już, więc I don't care, jeżeli coś pominę więcej. Nie macie szans ucieczki. Oh shit. Au, 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 au. Dude, not cool. Dude, not cool. No teraz tutaj do niego na czas niestety. Ujde, się tutaj zaczyna roić pomału. Trzeba być coraz ciężej, nie ma co. Zanim twoje akty do recepty dobrze nie będzie już. Wyślij pocztówkę, odpiszę. Pocztówki z ziemi, skurwysynie! Elegancja, Francja. No, abyś wiedział. O, zabawa już tutaj jest pomału.
Dobra. I teraz, jako że to nie wszyscy, to sobie pozbieram jeszcze amunicję, skoro mogę. Życie i ogólnie pancerz. Bo nie wiem, czy jak się skończy poziom, będę miał jeszcze okazję to wszystko zebrać. Także wolę sobie zebrać teraz, niż potem się martwić. Czemu to znowu wyrzucenie, jakie przed chwilą ją miałem? To jest kompletnie bez sensu. No ale nie będę narzekał. Tylko sobie to wykorzysta w niejasny sposób. Jeszcze jeden? Tak, jeszcze wielu. Pytam się, czy jeszcze jeden. Jeszcze basę. Spokojnie, Mati. Wyrobisz się. Tak, no mam na razie w dupie. Jeżeli się nie zespił mi zaraz za mną, to jest git. Bo one są wolne. One może są mocne, ale mimo wszystko są wolne. Nie trafiałem tak często, czy koniec są filaje, więc wywalone w nich. Na razie przed tobą się będziemy dopełnić, bo też kurą ciężko trafić, jak zwiesza się w takim terenie. Ale teraz jest w miarę czysto, to możemy go załatwić. Za poważnie? Co ty? Za chwilę boss będzie, a ty mówisz, że za poważnie jest. Leci rakieta po moje dupsko, teraz co ja zrobię? Nie mam pojęcia. Suka aktywowała swoją magię na mnie i dostaje tutaj pierdol. Nie wiem co mam już śpiewać, biomechano i strzela. To było bez sensu na końcu, za długie to było. Biomek mogę powiedzieć. No strzeli ją w końcu, dziękuję. Nice. No suka jest denerwująca, bo nie możemy się bronić, jak ona nas złapie. And? I fucking see you! And you fucking dead! Bitch! No, come on, come at me, bro. Come at me. Nie denerwuj się aż tak, stary. O, przyleciał ostatek, dobra. Żarty się skończyły w tym momencie, faktycznie. Yeah! Amunicja do minigana i lecimy ze skurwysynem. A tutaj, przepraszam. I teraz go załatwimy, także musimy się skupić na tej walce. Bo tego jeszcze nie zbieramy. Nie wiem po co. Dobra, krzanić i... Trzeba tego typa rozwalić. Po to właśnie szczędziłem minigana, nie? Trochę poczyścimy, trochę odzyskamy zdrowia i będzie zajebiście. Lecimy po kolei. Niga to jest idealna byna tego bossa. Ale ma zdrowia w tym, wow! Czy wy to widzieliście? Chyba to im powinno stracić wszystko na niego. To padło. To też padło. No, to też padło. To też padło. To jeszcze nie padło, okej. Tam 100 pocisków mi zostało. O nie, tylko nie wy. Wszystko tylko nie wy. Dobra, akcja, uwaga. Starczyło. Jeszcze zabiję ich przy okazji. Heh, lol. Wszyscy znikają. Dobranoc. Ja jestem bezpieczny. Nie, stary, nie tym razem. Nie tym razem. Nie tym razem, kolego. Nawaliły systemy, co? A ty? Przykro mi, kolego. You're going down. Booyah, motherfucker, tell me how my planet tastes. Booyah, motherfucker. Nice. Nice. Hellfire, I figured these guys were a little rough for you, so I went ahead and cleared you an LC. This ain't Hellfire, but I do look pretty good in heels. Save the fashion show. Just get me the fuck out of here.
Nice. Czysto w końcu. Udało nam się wrócić w 100%. Super. Zaginione świątynie Nubii. 10. poziom, z którym nam się przyjdzie zmierzyć. Zostały 3 poziomy, 3 odcinki do końca gry, panie i panowie. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Potęga podziemi, bardzo ciekawy poziom. Zajął mi ponad godzinę, a powinien mi zająć godzinę. Kili pominąłem 27 tylko, tak szczerze. I sekretów pominąłem aż 6. Dobrze policzyłem. 46 tysięcy... 6 milionów! Czemu trzeba mówić tysięcy? 46 milionów punktów. Zobaczymy, będzie je mieli na samym końcu. A na razie cóż, trzymajcie się, moi drodzy, najczęściej. Zapraszam was do kolejnych odcinki z Seriusa Matryki. Trzymajcie się. Pa, pa.